lecimy z drugim lupiakiem. Dzień dobry. Ostatnio był grany razorok lupo aluminiowy, który ważył, mam zapisane, 31,7, 32 gramy, a ten waży 94, czyli 3 razy tyle. Jest stalowy, stali 316L. Identyko jak ten. Wszystko by wyglądało bardzo, 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 bardzo podobnie, jak nie tak samo. Tylko tego po prostu trzymając teraz w ręku przed Wami, pokazując Wam, to ta ręka mnie boli. Bo jest tak potężna różnica, że wydaje się, że on jest taki ciężki. A w rzeczywistości, jakbym tego nie miał w ręku, to bym pewnie tego nie odczuł. Wiedziałbym, że ciężka ma szynka, bo pod 100 gramów, no to znaczy, że to już nie jest bydle co. Godzina za 23:06. Troszeczkę wcześniej niż ostatnio, bo ostatnio, bo przed 19:00. Sobota, lecimy z koksem. Do tego założę, zróbmy inaczej niż zwykle. Założę od razu żyletkę. Oczywiście maszynkę, jak te wszystkie ostatnimi czasy, przez ostatnie miesiące, które pokazuję, pożyczył mi Rafał Spektrum. Rafał z forum Żytwa.org. Jako jeden z administratorów tam występuje. Żyletka identyko jak ostatnio, czyli żyletka, powiedzcie mi, Triton. I już mącimy dolną płytkę. Tutaj pod dolną płytką również napisy mniej czytelne, ponieważ tamten lupiak jest ciemniejszy, więc biały napis bardziej kuje w oczy. W każdym razie zobaczymy, co to będzie, i następne golenie za 2 dni. Przepraszam Was bardzo, muszę tu za 2 dni następne golenie i to będzie porównawcze. Jednym i drugim się ogolę, wsadzę do jednego i drugiego nówki żyletki, wsadzę żyletki Astry, żeby mieć też porównanie, czy jakaś była różnica między tymi goleniami, powiedzcie mi, Tritonkiem a Astrami. Poczekajcie, bo coś mnie pasek ciśnie. Dobra, bliżę twarz. Zaraz dwudniowy. Sobota wieczór. Jutro Mikołaj. Więc będziemy widzieć, co to kurtka na bacie będzie. To samo co ostatnio, Ariane Demans. Zakazany owoc. Pędzel ten sam. Czyli West Coast Shaving, borsuczek, powiedzcie mi, borsuczek, Silver Tip. Mydełko wciśnięte. Już je próbujemy mieszać. Coś innego niż ostatnio. Pre-shave, ten co zawsze, czyli Phoenix, kostka, ale dzisiaj mentolowa brzoskwinka. Ładny zapach tej brzoskwinki. O kurde, pod nos miałem dodatkowej porcji nie wcierać, żeby nie buczeć. Widzicie, zacząłem wyrabiać mydełko, ale przecież pre-shave powinien już zacząć działać, który i tak mi nic nie zmiękczy. Nie wiem, jak może pre-shave zmiękczyć jedno czy dwudniowy zarost, jak on tak wystaje, ledwo jest twardy jak jasny gwint. Może długi by coś mi zmiękczył, ale taki krótki to nie. A oprócz tego, tak jak mówię, u mnie pre-shave żaden nie działał. Sprawdziłem kilka olejków, jakieś takie różne smary typu kremy pre-shave, nigdy, typu jakieś żele, nigdy mi nic nie pomagało. A ten wzbogaca pianę i zostawia twarz w idealnej kondycji, a nawet nie tak w idealnej, jak w idealnej i tak jeszcze dodatkowo jakby, nie wiem, taka ta skóra twarzy się robi mocno odżywiona.
A to było po to, żeby sobie troszeczkę puszki palców przeczeć, bo gdzieś mi zginął pubeks. Wracamy do mydełka. Jeszcze raz się bierzemy za jego wyrabianie. Czy mi dodaje ten pyszek jakiegoś poślizgu? Wydaje mi się, że nie. A nawet powiem wam szczerze, jak się go da za grubo, to nawet może przytępić. Tak jest moje zdanie. Więc mówię. A proszę to powiem wam szczerze, goląc się brzytwą, czy goląc się szabetką, nie wiem, tam poślizg jakoś, byleby nie było tempo, no to tempo to może być, jak twarz mamy zupełnie spłukniętą z jakichkolwiek mydeł i wodą posmarujemy, to ta twarz, przypuśćmy, nie ma wtedy żadnego faktycznie poślizgu. Tutaj nie odczułem naprawdę mówię, żadnego dodatkowego poślizgu, ale mówię, no w przypadku tego pre-shave'a, jak dla mnie, doskonała jakość, kondycja skóry, twarzy po goleniu, jakby dodatkowo odżywiona jakimś, nie wiem, balsamem, czymś. Wiecie co, dałem dzisiaj tak tego mydełka bili właśnie. No i powiem wam teraz, jak narzucam na twarz mydełko, to od razu ten chłód mocno grzmoci po sensorach. W nosie już jest, dobra. Po prostu obawiałem się, że do nosa mi się nie uda nałożyć, ale udało się. Muszę jeszcze kiedyś więcej tego właśnie pre-shave'a do nosa zapodać. Wszyscy dostali po szczale. Dobra. Troszeczkę masaż twarzy został wdrożony i przeprowadzony. Jest miło, jest fajnie, jest zabawa. Dobra, proszę państwa, puszczę trochę te ręce, bo przy okazji trochę sobie je posmarkałem tymi kremami, mydłami. Biorę skubańcucha, ekspozycja żyletki, tak jak w tamtym. Gapik dosyć taki średniawy, ale nie mały, właśnie nieduży. Maszynkę czuję w ręce bezproblemowo. Powiem wam tak samo jak z tamtą. Czuć. Czuć tą maszynkę. Taki ma lekko drapieżny charakter, ale tak jak lubię. Wypłukiwanie, tak jak tamtej, jest cięższa, nie podlega dyskusji, inaczej się przez nią w ręce czuję. Wydaje mi się, że wtedy ten docisk przyja bardzo podobnie jak z tamtą, czyli nie ma rewelacji, ogólnie w przypadku maszynek, ale biedy też nie ma, więc jest nieźle. Bardzo podobnie się czuję. Jest troszeczkę cichsza z racji pewnie materiału. Jednak stal, ale też jak tak, też ma takie właśnie, mówię, nie ma takiego płynnego ścinania zarostu. Ale bardzo fajnie. Więc tak jak mówię, stal jest cichsza, pochłania bardziej ten dźwięk, tak mi się wydaje, a aluminium tak więcej wysokich tonów. Spod nosa również, tak jak pamiętam tamtą przy pierwszym ścinaniu, takie niezamiłe to ścinanie, ale przez to, że cięższa jest ta maszynka, troszkę takie przyjemniejsze, ale powiem wam, nie za przyjemne, tak samo jak z tamtą, naprawdę bardzo zbliżona. Naprawdę bardzo zbliżona jak tamta.
ale wolę tę zajwagę, bo przez to ją czuję pewniej w ręce. Jakoś tak, no taka bardziej jest, wiecie, taka surowa, taka, no fajnie, mi się lepiej trzyma w ręce. Ja zawsze mówiłem, że wolę cięższe maszynki, ale lżejsze też nie są dla mnie żadną przeszkodą. Żadną. Jak mam możliwość wyboru, wybieram cięższą. Ale lżejsze nie są dla mnie naprawdę żadną przeszkodą i uważam, że da się i lekką, i ciężką ogolić. Powiem Wam bardzo podobnie, choć może ta ciut, choć nie wiem. Bardzo podobnie i bardzo podobne uczucie. Przy czym technika golenia, tak jak mówię, tutaj mało co dociskam, choć troszkę dociskam, ale tutaj waga maszynki już nam pozwala przyłożyć tę maszynkę do zarostu, do twarzy, do miejsc golących i ta maszynka przez to idzie tak płynniej, jak gdyby troszeczkę. Czuć też, że to nie jest takie sunięcie, takie smooth, ale tamta, jak się odpuści tą aluminiową, ona lubi tak sobie leciutko podskoczyć. Ta już nie ma takich tendencji z racji jej wagi 100 gramów, a tamta 94 gramy, a tamta chyba 31 czy 32. No to jest różnica i to spora. Płuczę twarz. Jeszcze raz. No powiem Wam, bardzo, bardzo, bardzo podobnie chyba. Za dwa dni będę już ogólnie wiedział, jak będę porównywał już tak, wiecie, 1:1, pół twarzy tą. Przy czym ja mam zawsze tak, że lewą stronę twarzy, jak golę się z włosem, mam zawsze lepiej dogoloną. Zawsze lepiej. To z racji tego, jak mi zarost rośnie. Że goląc się z włosem tu niby, to jednak większa część policzka rośnie mi pod włos w taki sposób. I dlatego goląc się pod włos, jakby się ktoś od razu golił, to bardziej ten zarost chwyci. I to tylko zależy od tego, jakby mi zarost rósł idealnie książkowo, czyli z włosem idealnie, w poprzek, czy tak. A u mnie koliście, więc wiecie, w różnych miejscach jest w różny sposób traktowany, trzymając maszynkę zawsze tak samo. W jednym miejscu będzie z włosem, w drugim pod włos, a w trzecim będzie w poprzek z racji kolistego wzrastania. Więc takie buty z cholewiakami. O, widzę tu kawałek mydełka gdzieś, który się nie wyrobił, a się odkruszył i taki nygus gdzieś tutaj był. No dobra. Przecież nie zabawa, tylko lecim na Szczecin. Miasto Szczecin powinno mi to teraz jakoś gratyfikować, bo co chwilę je reklamuję. Bardzo fajnie tę maszynkę mi się czuje. Goląc się teraz, drugie przejście zaczynając, lepiej mi się czuje niż tamtą. Jakby ciut tak, zobaczymy pod włos. Tak. Też czuję takie szarpanie, ale jest to przyjemniejsze. Tak. Dla mnie golenie tą maszynką jest znacznie, teraz bardzo czuć tą różnicę. Naprawdę na plus, bo czuję ścinany zarost, ale go mniej szarpie. Jest to, można powiedzieć, bardzo płynnie. Tak. No. Tutaj jednak ta waga tej maszynki, to rozłożenie tej wagi, to jej wyważenie robi robotę dużo lepszą. Już teraz przy drugim przejściu, przy pierwszym
Wydawało mi się, że może z racji tego, że coś, ale nie, dużo, dużo lepiej goli się mi szyję pod włos, w ogóle prawie nie szarpie. Czuję to ścinanie, nie skacze mi ta maszynka. Bardzo duża różnica, bardzo duża u mnie, bo ja mam, przypuśćmy, twardy zarost. Może u kogoś, kto ma większy zarost, by to nie było problemem, może ona wtedy by się wydawała znowu zbyt, bo to agresywności ja w ogóle nie poczułem. Jeżeli chodzi o agresję, to przez to, że ona teraz tak idzie gładziej, to mi się wydaje, że ona jest mniej agresywna od tamtej. Naprawdę. Dla mnie dużo przyjemniejsze golenie to. Dużo przyjemniejsze. No kurde. No, dla mnie duża różnica. Na plus. Czyli jakbym był maszynkowcem, miałby większy wydatek. Bo tak gdzieś kosztuje chyba około $80. A tamta 30. Szczerze do końca nie jestem pewny, bo nie zrobiłem zadania a propos cen. Ale idzie, dla mnie idzie płynniej. Ale zrobiłem lekkie przychwycenie. Ale jeżeli chodzi o odczucia, przyjemniejsze golenie z tą stalową. Przyjemniejsze. No, pod wąsem jest bardzo dobrze. Powiem wam, w ogóle po drugim przejściu jest świetnie. Świetnie niż tamtą. Tak naprawdę zostaje mi żuchwa, a tutaj jest bardzo pięknie szyja. No, tę maszynkę wydaje mi się, że jest... Tamtej, przypuśćmy, dawałem tą skalę 5,5-6 agresywność. Tutaj bym dał 5, max 5,5 na tę chwilę. Tutaj chwyciłem. Jeżeli chodzi o skuteczność, znowu mi się wydaje, że jest skuteczniejsza. Po drugim przejściu jest rewelacyjnie na mojej buzi. Naprawdę rewelacyjnie. Puczę twarz. Naprawdę jest rewelacyjnie. No, wkurzające to jest troszkę. A szczególnie wkurzające dla miłośników może maszynek, stricte maszynek, bo znaczy, wiecie co, no to są moje odczucia. Z drugiej strony ktoś powie, że jemu lepiej się goli aluminiową. No, jeżeli chodzi o te dwa modele, stricte o lupo, aluminium i stal. Mnie w tym, na tę chwilę, no od samego początku lepiej mi szła ta stalowa z tej stali 316, z tą, którą się golę w tym momencie, ale no cena jej jest jednak droższa. No zaraz zobaczymy przy trzecim przejściu, co się podzieje. Wiecie co, dzisiaj ten mentol dosyć mocny do tego stopnia, że przestałem czuć teraz zapach tego mydełka. Jednak ten mentol jest mocny, więc przysłania nam te zapachy. Dobrze. Panie Boże. Tak. Golenie szyi znacznie przyjemniejsze u mnie. Do tego
do tego skuteczność moim zdaniem większa. Większa skuteczność. Nie muszę w ogóle, przy tym trzecim przejściu praktycznie w ogóle nie dociskam teraz tej maszynki. Bardzo dobrze czuję ten króciutki, ścinany zarost. No, rewelacyjnie mi się tą maszynką goli. Tamto mi się goliło bardzo dobrze, a to mi się goli rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Naprawdę. Rewelacja. Bez jakichkolwiek testów porównawczych już tę maszynkę wybieram. Naprawdę. No, waga dla mnie perfekcyjna. Ścinanie zarostu. Bardzo fajne, naprawdę świetnie czuć tę maszynkę. Poprawek też dużo, ale wyśmigałem się. Kurde, świetnie. Niestety 41, skuteczniejszy od tamtej jeszcze bardziej, ale dużo lepiej mi się tą maszynką goli, dużo lepiej czuję. Spróbujmy pod wąsy. Lepiej.
Też szarpie. Ale jest lepiej. Trochę pewnie wyskoczy mikrozacięć pod nosem, ale mam to w nosie. Kurde. Powiem wam teraz już te rzeczy, które mi się wydawały, że są... O, ale pod nosem mi trochę wyskoczyło. Skuteczność lepsza i to znacznie. Trzeba tych poprawek zrobić, ale skuteczność mam teraz bardzo zbliżoną. Ale patrzcie. Widzicie? Wyskakują mikro zacięcia. Ale powiem wam... O Jezu. Super potężne zaskoczenie na plus. Na taki plusior, wielki plusior. Tak, teraz jest świetnie. Skuteczność, powiem wam, bardzo, bardzo świetna. Duża ilość poprawek, ale jestem ogolony chyba wszędzie na super, na gładzidalną po prostu. Naprawdę, droga dłuższa niż w przypadku 41. Może jakbym się uparł, ale jeżeli 41 to jest 100, do tej 98,7, 98, bo jakbym gdzieś tam, ale rewelacyjna, a wydaje mi się, że zła to jeszcze od tamtej, 5,5 bym jej dał, nie więcej, czyli tak, początek agresywności, początek to jest średnio agresywna i to tak właśnie w kierunku łagodna. Rewelacyjny sprzęt, rewelacyjnie się go czuję, bardzo dobrze wykonany. Raz do rok widzę jednak tutaj jak dla mnie rekompensuje swoje produkty spod znaku Single Edge na system FAG, rekompensuje maszynkami Double Edge, bo maszynki Single Edge, no jakoś tą co ostatnio miałem, Jezusie, ale jestem dogolony super. Tą co ostatnio miałem, no była dla mnie zbyt mało skuteczna, mimo to, że użyłem żyletek, jaki mi tam wręcz narzuca się, żebym używał, pomijam temat, to mówię, no to no mam jeszcze jednego razu roka z otwartym grzebieniem, zobaczymy co to będzie, zostawię sobie już na prawie koniec. Choć z drugiej strony nie chcę dostać na koniec, bo nie chciałbym skończyć tej przygody rozczarowaniem, ale, no, ale może się tak okazać. Ale za to ich maszynki Double Edge, tamten Lupo, nie Lupo, tylko tamten Switch, który mnie naprawdę zaskoczył. Teraz to Lupo, aluminiowe mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że będzie gorzej, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A z tą jest super. Jest super, naprawdę. Świetna maszynka. Świetna maszynka. Moja twarz czuje się świetnie po tym goleniu. Świetnie mi się goliło. Świetna maszynka. Bardzo się cieszę, że to się stało teraz w sobotę. Bo jutro niedziela. Oprócz tego chyba wiecie co? Tak teraz sobie pomyślałem. To jest chyba ten prezent od Mikołaja. Naprawdę świetne golenie. Pierwszy raz użyłem tej maszynki. Zakochałem się w niej. Mogę wam powiedzieć tak od razu. Stuprocentowo bym sobie ją kupił. Stuprocentowo. Gdybym kolekcjonował, kupował maszynki. Stuprocentowo bym ten sprzęt kupił. Bo dla mnie to jest rewelka. Rewelka, sztos, dzik, kot. Wszystko mi w tym pasuje. Wszystko mi w tym, mimo większej ilości poprawek, przypuśćmy, ale wszystko, czucie ścinanego zarostu mi pasuje, mimo to, że jest łagodna, no ja pierniczę. Co więcej, nic mi więcej nie potrzebował, naprawdę. Maszynka zrobiła mi na każdej płaszczyźnie mi zrobiła wygląd, trzymanie maszynki, wykonanie maszynki, golenie w trakcie, no mówię, pod nosem porobiłem te mikrozacięcia, w trakcie golenia, po goleniu. Proszę Państwa, życzę wam kupy prezentów od Mikołaja.
trafionych prezentów oczywiście, chyba że sobie sami robicie prezenty, a Mikołaj dostaje od Was właśnie list, no to tak jakbyście sobie sami robili, więc żeby te Wasze prezenty były spełnieniem Waszych marzeń i oczekiwań. Udany goleń takich właśnie jak moje dzisiaj, bo jest naprawdę świetnie udany, jak na maszynkę Double Edge, to jestem wręcz zachwycony tym goleniem. Rafałowi bardzo dziękuję za kolejną świetną, super maszynkę, dzięki której znowu wierzę w maszynki Double Edge. A Wam dziękuję, że chciało się Wam tutaj chwileczkę ze mną pobyć. I cóż, żegnamy się, za dwa dni powinniśmy się spotkać, a na chwilę obecną miłego wieczoru, miłego weekendu, lufa strzała, do widzenia, hej, cześć, żegnam Was dzisiaj bardzo czule. Strzałeczka.